Cześć, witam Was już w 10. odcinku Niewinnej Sztuki. I mimo tego, że w teorii powinien dzisiaj być wyjątkowy odcinek, no bo 10, no to nie zrobimy nic specjalnego, bo każdy odcinek jest wyjątkowy. Ale z racji, że tydzień temu opowiadałam Wam o pedofilii i o pornografii w sztuce, czyli ciężki temat, to stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy coś dużo bardziej przyjemnego. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o okładkach albumów muzycznych, które zostały zaprojektowane przez wybitnych master artists. I myślę, że to jest bardzo fajny temat. I pierwsza osoba, o której chciałabym Wam powiedzieć, będzie to Jeff Koons, ponieważ wielu z Was na Instagramie pisało do mnie a propos płyty Lady Gagi, która nazywa się Art Pop. I właśnie to było takie kolabo z Jeffem Koonsem, co jest bardzo ciekawe. Bo zacznijmy od tego, że w piosence z tej płyty pod tytułem Aplauz Gaga śpiewa tak. No i Jeff Koons nie tylko pomógł stworzyć okładkę dla Lady Gagi, ale też stworzył taką wielką rzeźbę, która została odsłoniona przed premierą płyty w Nowym Jorku. Koons w ogóle opowiedział o spotkaniu Lady Gagi na gali Metropolitan Museum i to jest bardzo fajna historia. Już Wam opowiadam. Podeszła do mnie, uścisnęła mnie wokół mojej talii i powiedziała: wiesz co, Jeff, byłam Twoją wielką fanką już jako dziecko. Kiedy kręciłam się po Central Parku, zawsze opowiadałam przyjaciołom o Twojej sztuce. Także jest to strasznie w ogóle wyjątkowa rzecz i okropnie zazdroszczę tego Lady Gadze, ponieważ ja wyobrażam sobie siebie, że ja tak podchodzę do Jeffa Koonsa i go przytulam i go już nigdy nie puszczam, więc życzę sobie w tym momencie, żeby kiedyś w przyszłości móc spotkać Jeffa Koonsa i będąc oczywiście artystką, z którą on by również chciał współpracować. Bo on w ogóle sam powiedział, że dla niego to było bardzo niesamowite spotkanie, bo jest ogromnym fanem Lady Gagi. No ale dobra, przejdźmy do historii współpracy, bo jak zwykle się rozwodzę. Lady Gaga przyszła na wystawę Jeffa Koonsa, która odbywała się w galerii w Nowym Jorku Davida Zwirnera, w której ja też miałam przyjemność być na wystawie Yayoi Kusamy. Bardzo fajna galeria. I była to wystawa, która nazywała się Glazing Ball. Do końca nie wiem, jak przetłumaczyć glazing, żeby było takie, wiecie, legitne, ale w każdym razie opowiem Wam, o co chodziło w tej wystawie Glazing Ball. Chodziło o to, że Koons do takich klasycznych, pięknych, białych rzeźb dodawał właśnie taką niebieską, błyszczącą kulę, która jest bardzo popularną ogrodową ozdobą, tak by the way, nie tylko w Ameryce, ale w wielu zakątkach świata. I to mnie bardzo zaintrygowało, bo stwierdziłam, że muszę sprawdzić, dlaczego akurat nawiązywał do takiej błyszczącej kuli. I znalazłam kilka ciekawostek, które oczywiście nie mają nic wspólnego ze sztuką, ale pierwsza mówi o tym, że kiedyś wierzono w przeszłości, że taka kula daje szczęście, jeżeli umieści się ją w ogrodzie. I wielu królów właśnie czyniło to, że umieszczało takie kule w swoim ogrodzie. Ale jest ciekawsza ciekawostka, ponieważ jedna z nazw, nie pamiętam już jaka dokładnie, ale nawiązywała do kamerdynerów i właśnie mówiła o tym, że takie kule pomagały i kamerdynerom, i pracownikom ogrodów, wiecie, gdzieś na wielkich dworach, gdzie te ogrody są wręcz wersalskie, pomagało po pierwsze, żeby sprawdzać, czy ktoś ich obserwuje przy pracy, co jest bardzo sprytne, a po drugie, czy goście, którzy przybyli na bal, albo jakąś tam małą imprezkę w takim ogrodzie, na przykład czegoś nie potrzebują, jakieś doleweczki wina, albo czy mają pusty talerzyk i nie trzeba im, nie wiem, dołożyć jakiegoś królewskiego eklerka. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i zawsze tak mi właśnie zjeżdża czytanie o sztuce, że w ogóle kończę na temacie, który nie do końca tyczy się tematu, który mnie początkowo zaintrygował. No ale nie ma w tym nic złego. Fajnie jest poznawać takie nic nieznaczące ciekawostki. W każdym razie, wracając do Lady Gagi, ona na tej wystawie Glazing Ball w galerii Davida Zwirnera położyła się na ziemi przed jedną z rzeźb, która jej się spodobała i wpatrywała się właśnie w tę kulkę niebieską. Dlatego, że jakby możecie zobaczyć w internecie, ja oczywiście przy każdym podcaście zawsze na Instagrama wrzucam post, w którym możecie zobaczyć zdjęcia rzeczy, o których ja mówię, żebyście nie musieli tego szukać i googlować.
No i właśnie tam na tej wystawie do każdej rzeźby czy innej sztuki była dołączona niebieska kula. Zresztą Jeff Koons słynie właśnie z takich dmuchanych rzeźb, tak jak są te pieski czy inne rzeczy, no to wszystko się bardzo błyszczy. I sam Koons w ogóle opowiadał a propos tej wystawy, że najpiękniejsze w tych kulach jest to, że one są tak łatwo dostępne i tak wielu ludzi posiada takie kule. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w którymś z podcastów mówiłam o Andym Warholu, który również jako, wiecie, no, już nieobecny, ale nadal król popartu, tak samo jak Jeff Koons, mówił o dostępności, czyli o tej fascynacji, że Coca-Colę pije zarówno on, jak i prezydent Ameryki. Więc myślę, że to jest jakiś wspólny łącznik osób, które tworzą popart albo generalnie siedzą w popkulturze i to jest ciekawe. Ale jeszcze Jeff Koons opowiadał tak, że kiedy w nią się wpatrujesz, w tę kulę, to czujesz taką transcendencję. I ja mam nawet definicję. Filozoficzny termin, oczywiście, mający wiele znaczeń, oczywiście. Istnienie na zewnątrz, poza czymś, w szczególności istnienie przedmiotu poznania, poza umysłem, poza wymysłem albo bytu absolutnego, poza rzeczywistością poznającego. Myślę, że przydałaby się nam definicja tej definicji, byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Ale przyznam, że oglądałam też tę wystawę na YouTubie, można oczywiście wpisać bez problemu i znaleźć. I Boże, przepiękne w ogóle, chyba nie byłam nigdy na wystawie Jeffa Koonsa, ale ta relacja pokazywała właśnie te rzeźby, które były, to taka wizja klasycznych matowych, takich monochromatycznych rzeźb z dodatkiem tej kuli, która tak mocno wybijała się na ich tle. I mi się wydaje, że ta kula może być tak symbolicznie odbierana jako refleksja świata, który nas oczywiście otacza, ale też w lekko zniekształcony sposób odbicie takiej refleksji tego, co w nim widzimy. Czyli jedno i drugie ma ogromny sens według mnie. No bo rzeczywistość jest tak naprawdę odbiciem tego, w jaki sposób ją odbieramy. Nie będę filozofować, nie martwcie się, ale nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka teoria Platona? Jaskini platońskiej. Oczywiście. Ja miałam etykę i filozofię właśnie, dlatego tutaj się popisuję znajomością, ale chyba każdy zna znaczenie platońskiej jaskini. Mówiło to o tym, że jakby widzisz tylko ten cień odbitego prawdziwego światła, że w jaskini odbijają się od tego jakby ognia tylko no nieprawdziwość, że ten świat jest tam głębiej i nie możesz do niego dotrzeć. No. Bardzo długa, no nieważne, bo to nie o filozofii, tylko o sztuce rozmawiamy. Chociaż jedno łączy się z drugim. I myślę, że to był najbardziej niezrozumiały fragment tego podcastu, ale dalej będzie tylko lepiej, nie martwcie się, naprawdę. Ale ja jeszcze bym chciała troszkę nawiązać do Jeffa Koonsa. Po pierwsze, Jeff Koons według mnie jest to król popartu, żyjący, obecny król, no bo Andy Warhol będzie oczywiście forever i najważniejszym człowiekiem, który stworzył wręcz popart i on jest definicją, dużo łatwiejszą niż definicja, którą przed chwilą Wam przytoczyłam. Chciałam powiedzieć, że bardzo często zarzucane jest Jeffowi Koonsowi, że to, co robi, to nie jest sztuka i generalnie osoby, które tworzą popart, mają z tym problem. I trochę myślę, że Jeff Koons się absolutnie tym nie przejmuje, dlatego że na przykład jego najdroższym dziełem był taki królik dmuchany, srebrny, dmuchana rzeźba, że tak powiem. I on został sprzedany za ponad 91 milionów dolarów, więc dlatego uważam, że się nie przejmuje. Czy wy wiecie, ile to jest 91 milionów? Bo ja bym sobie za 1 milion, i to nawet złotych, ułożyła całe życie. No ale okej. Okay. Przeczytałam też, że cały Jeff Koons, jakby cała jego firma, jego sztuka jest warta 500 milionów, co sprawia, że jest na drugim miejscu najbardziej wartościowych i drogich artystów w historii żyjących, bo pierwszy jest oczywiście Damian Hirst. Oczywiście jak zwykle dygresje, no ale musiałam to powiedzieć, dlatego że akurat Jeff Koons jest bardzo ważnym artystą, który wprowadził bardzo dużo do świata popartu, a jak wiecie, ja kocham popart i sama też tworzę popart. Ale słuchajcie,
Opowiem Wam jeszcze o Lady Gadze, bo to nie jest koniec jej przygód ze sztuką. Ja wiem, że trochę odbiegam od tematu okładek, ale poczekajcie. No, znalazłam kilka fajnych informacji, więc muszę się z Wami tym podzielić. Lady Gaga miała artystyczną przygodę z, uwaga, Mariną Abramowicz. Więc jakby połączenie tych dwóch artystycznych dusz, no to nie mogło być nic innego, jak tylko bardzo ciekawy projekt. Chodzi o to, że to wszystko działo się w tym samym roku, kiedy powstała płyta Art Pop. To chyba był 2013 rok. No i Lady Gaga wzięła udział w performansie, w takim w sumie wideo, które miało promować i reklamować Instytut Mariny Abramowicz, który nazywał się Marina Abramowicz Instytut. Logiczne w sumie. I generalnie chodziło o to, że Marina ma taką autorską metodę mającą na celu podniesienie świadomości takiej fizycznej i psychicznej uczestników. Jest też cały filmik na YouTubie, bardzo specyficzny, ale jak to bywa u Mariny, jak macie ochotę, to możecie sobie wpisać The Abramowicz Method Practiced by Lady Gaga, to też bardzo logiczne. Filmik jest ciężki, filmik jest dziwny, ale też trochę taka jest definicja performance'u w wykonaniu Mariny Abramowicz, ale przez większość tego wideo Lady Gaga, która ma ciemne włosy, wydaje taki specyficzny dźwięk, uwaga, przepraszam tych, co mają słuchawki, aż mój kot podniósł uszka. No ale no, taka prawda, musicie to zobaczyć, obiecajcie mi, że to zrobicie. Już przechodzę do kolejnego artysty i będzie konkretnie, a nie jakieś dziwne ciekawostki, które mnie pochłonęły przez czas czytania i szukania o tym wszystkim. Słuchajcie, Andy Warhol. No przecież musi się znaleźć w tym zestawieniu, dlatego że Warhol zaprojektował chyba z 20, jak nie ponad, okładek wybitnych albumów. Wymienię tylko kilka, które ja znam i które są jakby najbardziej oczywiście rozpoznawalne. Większość tych okładek, moi drodzy, to są oczywiście portrety w typie popartowym, tak jak robił Warhol sitodrukiem. Ale pierwsza, najbardziej znana dla nas wszystkich, chyba generalnie w historii albumów muzycznych, jest to okładka płyty The Velvet Underground z 1967 roku, ponieważ na białym tle znajduje się banan Andy'ego Warhola, który jest klasyką popartu. Ale są też inne fajne albumy. Na przykład Warhol projektował dla Johna Lennona i album nazywa się Men of Ave. Jest to sitodruk oczywiście z portretem Lennona. Robił też okładkę dla The Rolling Stones, która się nazywa Sticky Fingers i jest to chyba też jedna z najbardziej znanych płyt Rolling Stonesów z 1971 roku. I tutaj kadr jest troszkę inny, ponieważ składa się z męskiego ciała od pasa przed kolaną, tak mogę powiedzieć. Są to ciemne dżinsy, a jakby na środku jest złoty suwak, zamek. I w sumie to tyle, co znajduje się na okładce. Ale też robił do innej płyty, która nazywa się Love You Life z 1977 roku. Także, ale z ciekawostek Rolling Stonesowych muszę Wam powiedzieć, że moja mama nazywa ich suchary. No, są wybitni do dzisiaj i jest to niewiarygodne, że po tym wszystkim, co przeżyli, pod tym grubym bajlandu w tych wszystkich latach, wszyscy nadal żyją. Nie sądzicie? Kolejna okładka, którą zaprojektował Andy Warhol, była dla Polanki. I płyta nazywa się The Painter z 76 roku. Powiem Wam, że Polanka to nie jest artysta, którego ja słucham, ale kojarzy mi się okropnie z jednym serialem, z Gilmore Girls. Po polsku to są Kochane Kłopoty. Bardzo lubiłam oglądać ten serial i przyznam się, że pewnie w całości z 3 razy go widziałam. I tam właśnie Lorelai nazwała swojego psa Polanka. I stąd musiałam to po prostu ująć w tym podcaście dzisiaj. No i oczywiście był to sitodruk, czyli portret muzyka. Kolejną osobą albo kolejnymi kobietkami, dla których projektował, była na przykład Liza Minnelli, albo Diana Ross, albo Aretha Franklin. I tytuł płyty to Aretha, oryginalnie. Oczywiście, że muszę powiedzieć o Keithie Haringu,
ponieważ no jakby to było, żebym nie powiedziała o Haringu, który też stworzył okładki, albo jego dzieła zostały użyte jako okładki. Po pierwsze jest to zespół Emanon. Nie miałam pojęcia, czym ten zespół jest, więc zaczęłam googlować. I okładka jest zrobiona dla płyty The Baby Beatbox i generalnie jest to ilustracja w klimacie takich dudli Haringa, jak zwykle. Wielki boombox z rękami i z nogami. I tam jest napisane przy jego nazwisku, przy Haringu, rok 86. I to mnie zastanowiło, bo zaczęłam googlować właśnie ten zespół Emanon i gdzieś na Wikipedii znalazłam, że on powstał dopiero w 90 którymś roku i w jego skład wchodził raper i jakiś tam muzyk i wygooglałam, że właśnie tym muzykiem był Alo Black. Ten, co śpiewał I need a dollar, dollar, dollar is what I need, hej, hej. No jakby wszyscy znamy tę piosenkę, prawda? Więc nie dotarłam do informacji, ale wydaje mi się, że po prostu wykupili prawa autorskie do tej ilustracji Keitha Haringa. Jest przepiękna, jak wszystkie ilustracje Keitha Haringa, no nie można się kłócić. Inną osobą jest David Bowie i właśnie jego okładka do, to jest single Without You z 83 roku. Tam też był właśnie Keith Haring, w sensie jego ilustracja. Ten singiel pochodzi z albumu Let's Dance i okładka singla to dwie postaci w uścisku, które nawiązują oczywiście do tekstu Without You, romantycznego. W ostatnim podcaście właśnie o pedofilii opowiadałam Wam o tym, że Bowie był ogromnym kolekcjonerem sztuki, albo tam coś napomknęłam na ten temat i okazuje się, że on w swojej kolekcji ma kilka oryginalnych dzieł właśnie Keitha Haringa. Nie ukrywam, też mam nadzieję, że kiedyś będę w posiadaniu Keitha Haringa. Akurat on tworzył też dla takich normalnych ludzi jak ja i to nie jest trudne, żeby zdobyć albo zakupić jakieś jego dzieło, bo on się mocno sprzeciwiał właśnie w pewnym momencie, kiedy jego dzieła zaczęły po prostu dorastać do jakichś horrendalnych cen i kwot na licytacjach, to on stwierdził, że on otworzy pop-up store i że on będzie sprzedawał też plakaty, żeby ludzie, którzy nie mają milionów albo setek tysięcy dolarów, też mogli sobie nabyć jego sztukę. I uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ale sam Keith Haring był fajny i bardzo zwracał uwagę na ludzi, nie jak większość ogromnych artystów, na przykład Pablito Picasso. Tak by the way, w każdym podcaście mówię, że czytam biografię Pablo Picasso i jeszcze jej nie skończyłam, ale na razie zaprzestałam, bo nie mam jakby moodu do czytania o Pablo Picasso, a na pewno chcę stworzyć odcinek, który będzie się nazywał Największy dupek w historii sztuki, ale to jak skończę biografię, żebym miała, wiecie, jakby pełną wizję na jego życie i sztukę. Lecimy dalej, dobra, bo ja jak zwykle. Roy Lichtenstein, czyli kolejny artysta z pop artu, który stworzył okładkę do płyty I Cry For You dla artysty, który nazywa się Bobby O. Nie mam pojęcia, kim jest Bobby O, ale okładka jest bardzo ładna. W stylu oczywiście Lichtensteina, czyli w komiksowym, na żółtym tle znajduje się kobieta w takim jakby panterkowym jakimś ubranku, jakimś płaszczu i oczywiście płacze, ponieważ tak jak tytuł płyty mówi, I cry for you. Biedna kobietka, ale płyta bardzo ładna. Myślę, że kupiłabym ją tylko dla tej okładki. Kolejny artysta to Takashi Murakami, który stworzył okładkę płyty dla Kaniego Westa. I wyczytałam kilka ciekawostek, ponieważ Murakami opowiadał o spotkaniu z Kanye Westem, że Kanye kiedyś przyjechał do jego pracowni w Tokio i sam artysta mówi, że Kanye był strasznie taki cichy i spokojny i go to bardzo zmartwiło, co było bardzo ciekawe. Ale wiem, że potem jeszcze drugi raz współpracowali, także myślę, że chyba jakoś współpraca im się układała. Zresztą ja się nie interesuję za bardzo Kanye Westem, mimo że jestem fanką rapu, to wiem, że on bardzo mocno siedzi w świecie sztuki. Myślę, że nie ma na co pieniędzy wydawać, więc fajnie, że wydaje na sztukę. Po odcinku, w którym Wam opowiadam o najbardziej kontrowersyjnej sztuce, powiedziałam, że nie będę mówiła więcej o Damianie Hirście, ale muszę o nim powiedzieć, dlatego że akurat ten temat mocno nawiązuje do Damiana Hirsta, ponieważ od razu przychodzi mi do głowy okładka płyty 30 Seconds to Mars, Love, Lust, Faith and Dreams. I ja swego czasu byłam przeogromną fanką 30 Seconds to Mars i jak mieszkałam rok w Portugalii, bo pojechałam na Erasmusa, to był najlepszy rok mojego życia i jestem pewna, że już nic nigdy tego nie pobije, chociaż trzymam kciuki, żeby jednak zdarzyło się coś tak wyjątkowego.
to ja sobie stwierdziłam, że pojadę na koncert. I do wyboru były dwa. Właśnie 30 Seconds to Mars i Alter Bridge. To taki zespół, gdzie wokalista jest również wokalistą w zespole Slasha z Guns N' Roses. A Guns N' Roses to jest taki, no, mój zespół wszechczasów. Od kiedy byłam naprawdę młodą dziewczynką, słuchałam Gunsów. Teraz już trochę mniej, no ale jakby wychowałam się właśnie na takiej muzyce. W każdym razie, dlaczego na jeden koncert? Ponieważ na Erasmusie dostaje się pieniądze na Erasmusa, na jedzenie i na mieszkanie, no i na jakieś rzeczy na uczelnię. Więc ja stwierdziłam, że te pieniądze wydam na koncert, no bo na dwa już by mnie nie było stać, bo jednak musiałam mieć na jakieś jedzonko i takie tam, wiecie, na tequilę chociażby, jak to w Portugalii bywa, czy na wino, Jezus, a ja, no ale tam piłam więcej tequili niż wina. Bo ja nigdy nie opowiadałam szerszej publiczności o tym, że ja sobie postanowiłam, że zrobię performance podczas koncertu, autentycznie. Ja mieszkałam w Caldas de Reina, to jest jakieś 40 minut od Lizbony, czyli bardzo blisko. Ale wtedy pierwszy raz pojechałam sama do tej Lizbony. Zatrzymałam się w hostelu, który nazywał się Destination Hostel i on się znajduje w ogóle w super miejscu, ponieważ on się znajduje na aktywnej stacji pociągowej. Super miejsce. Polecam Wam, jak będziecie w Lizbonie. On ma dwie miejscówki. Ale anyway, ja stwierdziłam, że nadmucham kilkaset balonów helem. Do każdego przyczepię takie papierowe trójkąty. Ci, którzy są fanami 30 Seconds to Mars, to wiedzą, że jest to taki symbol właśnie Marsów, szczególnie właśnie tej płyty. Ja tam na tych trójkątach z papieru, one były wielkości A3, więc spore, przygotowałam je wcześniej, jak jeszcze byłam w Caldas i na każdym napisałam Art Performance by Marika Szwal, 2013 rok, Lisboa i tam było have fun, czy coś takiego. Nie pamiętam, jakie to miało mieć przesłanie, ale pamiętam, że w Lizbonie znalazłam taki sklep z balonami i w tym 2013 roku, no to w Polsce nie było jeszcze takich sklepów, bo teraz mamy na każdym rogu, więc przed jakimiś urodzinami zawsze możemy pójść do takiego sklepu. Ale jak znalazłam ten sklep, no on był mega fenomenalny, to pan właściciel mnie zaczepił, chyba dlatego, że byłam obcokrajowcem. I zaczął ze mną właśnie rozmawiać, że ej Marika, ja może cię nauczę i przeszkolę i ty w Polsce otworzysz taki sklep, to jest super biznes. Nie mylił się, no ale jednak wybrałam inną drogę. No i ja wam, ale ja muszę wam opowiedzieć, bo to jest takie śmiechowe i teraz mi się wszystko przypomina. Stwierdziłam, że kupię wielką butlę z gazem, taką wiecie, do połowy mojego ciała, nie wiem, z metr ona może miała, absolutnie była aż taka wielka potrzebna. No i pamiętajmy, że ja na tym Erasmusie naprawdę dostawałam małe pieniądze, a ja na ten performance wydałam kilkaset euro. Plus jeszcze te bilety pewnie z kilkadziesiąt kosztowały, dlatego nikt ze mną nie pojechał. No i słuchajcie, nie wiem, co się tam wydarzyło wtedy, ale ja poszłam zapłacić, zamówiłam sobie taksówkę i z tą wielką butlą chciałam pojechać do hostelu. Ale pan taksówkarz do mnie mówi, że on nie zabierze takiej butelki z helem, no bo to jest niebezpieczne. Miał oczywiście rację, ale ja go przekonałam, jak zwykle. No i kiedy już dojechałam do tego hostelu, to dzwoni ten pan właściciel, mówi, pani Mariko, pani nie mogła jechać z tą butlą, bo to jest niebezpieczne, ona mogła wybuchnąć. Ja mówię, panie, dojechaliśmy bezpiecznie, także keep calm, ja się już biorę za dmuchanie balonów. A jeszcze ten hostel był bardzo ważny, ponieważ on był bardzo hipsterski i bardzo wysoki, on miał kilka metrów, w sensie były antresole z różnymi piętrami, więc ja bez problemu mogłam sobie dmuchać te balony i one, wiecie, puszczałam je na jakichś tam wstążkach i one sobie do góry się wznosiły. No i pracownicy tak średnio na to patrzyli, ale kolejny raz ich przekonałam, że ej, przecież wszyscy turyści są teraz na mieście, więc nikomu nie przeszkadzam, ja to zaraz zabiorę na koncert. No i kiedy się przygotowałam już na ten koncert i chciałam wziąć te balony, tak pomyślałam, kurde, przecież tam jest kilkaset balonów, to one się nie zmieszczą do żadnej taksówki. Z buta raczej z tymi balonami nie będę szła, bo chyba był ogromny wiatr, czy padało, nie wiem, ale no w każdym razie nie doszłabym z tymi balonami. A co lepsze, ja kupiłam te balony jeszcze w Caldas, takie zwykłe, tanie i dopiero ten pan ze sklepu wytłumaczył mi, że one nie są odpowiednie, bo mają za dużą porowatość czy coś takiego i z nich hel ucieka. No i to była racja. Więc połowa balonów była w połowie, a te, które kupiłam w tym sklepie, no to były tak pięknie, wysoko i takie były mięsiste, że tak powiem. No ale dzwoni do mnie ten właściciel, bo on wiedział, o której jadę na koncert i gdzie jest ten koncert, wiecie, ten stadion, hala. I on mówi, pani Mariko, ja cię zawiozę. Ja mówię, no dobra, jeszcze lepiej.
No i przyjechał swoim wielkim busem, do którego normalnie pewnie wiecie, jakieś zlecenia robił, typu takie piękne bramy z balonów albo coś w tym stylu, więc te kilkaset balonów się do niego zmieściło. I kiedy podjechałam pod tę arenę, co było miłe, że mnie oczywiście podwiózł, jakoś miałam totalnego farta w tej Portugalii, to biegłam po prostu do bramek, bo wiedziałam, o której się otwierają, żeby być pod samą sceną. Udało mi się być pod samą sceną, ale ochroniarze nie patrzyli przychylnym okiem na te moje wszystkie balony. Ale kolejny, już trzeci raz jakoś ich udobruchałam. No i ludzie, którzy stali koło mnie, się pytali, o co chodzi, czemu te balony i w ogóle czemu ja jestem z Polski, a jesteśmy w Portugalii. No ale ja porozdawałam trochę tych balonów, bo miałam ich od cholery i powiedziałam, że jak tylko wejdzie zespół 30 Seconds to Mars, to je puszczamy do góry, nie? Bo do jakiejś piosenki chyba chciałam czekać, nie pamiętam. Ale jak to na koncercie bywa? Najpierw czekasz kilka godzin, potem jest support, a potem dopiero przychodzi główna gwiazda, czyli Marsy. No i ochroniarze zaczęli marudzić, że ludzie z tyłu nie widzą, że kamery zasłania, że coś tam. I wyobraźcie sobie, że te kilkaset balonów z tymi trójkątami, które wycinałam noc wcześniej z moją psiapsi Ondi, musiałam wypuścić i one pewnie do dzisiaj w tej hali są przy samym suficie. To było smutne, ale to było śmieszne, że spróbowałam takiego performansu i najwidoczniej nie jestem dobra w performansy, albo było to bardzo nieprzemyślane, ale jest to fajna pamiątka, bo w dzień koncertu poznałam bardzo fajne osoby. Potem wysyłały mi różne osoby właśnie zdjęcia z tymi balonami albo przy hashtagu na Instagramie. Jeszcze to był ten, wiecie, początek Instagrama, kiedy ta jakość była tragiczna. I jeszcze był jeden fajny moment, to muszę Wam opowiedzieć, bo Jared Leto rzucił kostkę od swojej gitary w tłum i wszyscy na prawo się rzucili, żeby tylko ją złapać, a ja widziałam kątem oka, że coś spadło koło mnie. Nachyliłam się i on rzucił dwie kostki. I przywiozłam z Portugalii do Polski właśnie kostkę z tej trasy koncertowej, bo moja już była psiapsi, była ogromną fanką Marsów, nie taką jak ja, ona od wielu lat ich uwielbiała i dałam jej w prezencie tę kostkę. A ona potem rok czy dwa lata później poszła na koncert ze swoim mężem i oni złapali pałkę do perkusji Shanona Leto. A ja byłam fanką Shanona Leto, dlatego że ja też swego czasu chodziłam na lekcje grania gry na perkusji. Nawet miałam swoją perkusję, moi drodzy. Nie wymiatałam, ale do dzisiaj trochę pamiętam. I powiem Wam, że ona mi nie dała tej pałki. Mimo, że ja jej dałam kostkę Jared Leto, że nie zawsze warto jest być miłym dla swoich znajomych. Ja tak naprawdę mam super wspomnienia z tego koncertu i z tego performansu. Jezus, ale się rozgadałam, a mamy lecieć dalej z artystami. Bo jeżeli chodzi o Damiana Hirsta, to ja opowiedziałam całą historię koncertu, ale nie opowiedziałam, dlaczego napomknęłam o Hirście. Ponieważ właśnie do tej płyty Love, Lust, Fate and Dreams 30 Seconds to Mars Damian Hirst zaprojektował okładkę, w te jego bardzo klasyczne kropki, które wszyscy z nim kojarzą. To tyle. Ale on też zaprojektował inne okładki. Jedna z najnowszych, o której czasami mówię w sobotnim art quizie na moim Instagramie, to zadaję pytanie, kto zaprojektował okładkę dla Drake'a? No jakby teraz wszyscy wiecie, że Damian Hirst, ale w pytaniu jest Jeff Koons, Andy Warhol, czy sam Drake? Czy Damian Hirst, właśnie. I wszyscy zawsze zaznaczają, że to Drake. Ale nie, moi drodzy, to Damian Hirst. Ta płyta nazywa się Certified Lover Boy. Domniemam, że to bardzo pasuje do Drake'a, aczkolwiek chyba nie znam ani jednej piosenki Drake'a. Nie wiem, to jakiś nie jest artysta, który by mnie za bardzo interesował. W każdym razie cover tego albumu, okładka, składa się z 12 emotikonek ciężarnych kobiet. Banalne, prawda? No ale jest sygnowane nazwiskiem Hirsta, także... Wow, fame się zgadza. Myślę, że siebie są warci zarówno Drake, jak i Hirst. Anyway, jest inna fajna okładka, którą stworzył Damian Hirst dla Red Hot Chili Peppers i ta płyta nazywa się I'm With You. I to jest z okazji dziesięciolecia albumu, czy to jest dziesiąty album studyjny, coś w tym stylu. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że na okładce znajduje się jakby tabletka, pigułka i na niej siedzi mucha i na tej tabletce jest napisane właśnie tytuł albumu I'm With You, a swego czasu Damian Hirst miał serię właśnie z takimi osobnymi pigułkami. Nie wiem, czy to się z czymś łączy, czy nie, ale domniemam, że tak. I jest jeszcze jeden artysta. Ed Sheeran też ma okładkę, tylko to nie jest okładka autorstwa Hirsta, ale nawiązuje do Damiana Hirsta.
Jest to fajna historia, ponieważ Ed Sheeran mówił o tym, że kiedyś wpadł do studia Hirsta i że ten go zostawił z wszystkimi tymi art przyborami i sobie poszedł. I wtedy Ed Sheeran sam stworzył własną okładkę. Taką niebieską do płyty Divide, na pewno wszyscy kojarzycie z takimi kropeczkami. Jezus, jeszcze jeden artysta związany z Damianem Hirstem. Widzicie, no musiałam po prostu o nim mówić, bo on naprawdę stworzył kilka okładek do płyt, więc szkoda byłoby nie napomknąć o tym. Z racji, że już Wam powiedziałam w tym podcaście, że kiedyś byłam wielką fanką 30 Seconds to Mars, już nie jestem, że bardzo lubiłam i nadal lubię Guns N' Roses, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że jestem ogromną fanką Eminema i generalnie rapu, ale Eminem to taki mój crush artystyczny na zawsze, moi drodzy. Jestem tego totalnie pewna. No i z okazji 30. rocznicy Eminem poprosił właśnie Damiana Hirsta o taki redesign, taką metamorfozę jego 12 płyt. No i Hirst to zrobił, ale z racji, że ja dawno już zbanowałam sztukę Hirsta, to nie do końca mi się to podoba. Straszne nudy, moim zdaniem. Myślę, że ja bym sobie dużo lepiej poradziła, gdyby Eminem chciał kiedyś ze mną współpracować i mocno wierzę w to, że kiedyś będę mogła zaprojektować dla niego okładkę. Chociaż jak to bywa u raperów, te okładki są takie klasyczne, chyba wszystkie wyglądają bardzo podobnie, więc... Ale dobra, trzymajcie kciuki, bo no to jest, możemy zaliczyć to jako punkcik do rzeczy do zrobienia w moim życiu. Już mam 30 lat, więc wiecie, już niedługo ci moi wszyscy ulubieni raperzy to, no, nieważne. Bo mam jeszcze jedną ciekawostkę o Eminemie. I ja nie wiem, czy Was to interesuje, ale to jest mój podcast, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba anyway. Ponieważ ostatnio Eminem i Snoop Dogg wydali nowy singiel, który nazywa się From the D to the LBC. W tłumaczeniu chodzi o to, że pewnie to jest nawiązanie do D12, zespołu, w którym był Eminem, ale tu chodzi o to, że From Detroit to Long Beach City, tam gdzie Snoop mieszka. W każdym razie... Eminem i Snoop mieli ogromny beef ze sobą, dlatego że w pewnym momencie, kiedy w wywiadzie Snoop Dogg wymieniał najwybitniejszych raperów wszechczasów, bo został o to zapytany, to nie wymienił Eminema. No i tam jakieś wielkie dramy powstały. Ja wiem, że tutaj nie jesteśmy pudelkiem, ale chciałam Wam o tym powiedzieć. No to Eminem stworzył taki wers w najnowszej swojej płycie, która nazywa się Music to be Murdered By. Jest w, jakby są dwie płyty o tym samym tytule. I on powiedział taki fragment, który mówił: "You were like a god to me, man, not really, I had dog backwards." Co jest dla mnie bardzo urocze. No bo zobaczcie, god, G-O-D, od tyłu faktycznie jest dog. No, ale wiadomo, że Eminem jest masterem lirycznym, także musicie mi wybaczyć, że dzisiaj tak dużo nawiązań anglojęzycznych i że używam takich dziwnych słów, no ale tak to jest, jak się freestyluje w podcaście. Do innych podcastów bardziej się przygotowuję, które są na bardzo poważne tematy, a tutaj mówimy o muzyce, która też jest poważna, ale nie tak jak na przykład pedofilia, wiadomo. Ale ja, Jezus, moi drodzy, bo ja tutaj mówię o tej piosence Snoopa i Eminema, ponieważ teledysk jest stworzony z tych małpek, które możecie kojarzyć jako najbardziej znana sztuka, w cudzysłowie, z NFT. I ja nigdy w NFT się nie mieszałam, chociaż miałam kilka propozycji. I możliwe, że teraz będę tego żałowała, ponieważ taka małpka na przykład potrafiła być sprzedana za 12 milionów złotych. Także no trudno, będę musiała jakoś tam skrobać sobie te drobne z moich ikon. Ale no takie jest życie. No i w każdym razie to jest bardzo ciekawe, że oni wykorzystali właśnie te małpki, oczywiście pewnie wykupili prawa, dlatego że w pewnym momencie, jak weszło boom na to NFT, na tą sztukę właśnie wirtualną, to wszyscy zaczęli sobie kupować te małpki. Ja nawet nie doszłam do tego, kto jest autorem tych małpek, wydaje mi się, że ktoś pod jakimś pseudonimem, ale Jim Fallon, właśnie Eminem, Snoop Dogg, jacyś inni, inne znane osoby właśnie zaczęły, nawet nasi polscy artyści wykupować i ustawiać sobie na profilowe. Więc to taka dodatkowa ciekawostka o sztuce, niezwiązana absolutnie z albumami. Bo dzisiaj chyba mało rzeczy jest związanych z albumami w tym podcaście.
Ale nie szkodzi. Przejdziemy do kolejnego artysty, o którym również Wam wspominałam w podcaście o kontrowersyjnej sztuce. Jest to André Serrano. To jest ten artysta-fotograf, który nie lubi być nazywany fotografem, ale będziemy mówić artysta-fotograf, który na przykład zrobił zdjęcie zanurzonego w swoim moczu krwi i spermie krzyża, Jezusa na krzyżu. I właśnie jedno z tych zdjęć, ale bez żadnych rzeczy w środku, tylko sam płyn, znajduje się na okładce Metallica Load. Więc to jest bardzo fajne. Z tego, co wiem, to są dwie płyty Metallica i mają właśnie dwie okładki od André Serrano. Kolejny artysta to Banksy. I Banksy stworzył kilka okładek, ale jest jedna z fajną ciekawostką. Dlatego zespołu, o którym mówiłam w kontekście Damiana Hirsta, Blur, Banksy stworzył okładkę do płyty Think Tank. I to jest ciekawe, ponieważ podobno zrobił to, ponieważ brakowało mu pieniędzy i sprzedał tę okładkę za 73 tysiące funtów. I normalnie by tego nie zrobił. I myślę, że 73 tysiące funtów dla Banksy'ego to jest, są dosłownie drobne. I powiem Wam tak, że z Banksy'm jest taki problem, że z racji, że nikt nie wie, kim on tak naprawdę jest, to on nie ma praw do swoich, niektórych ze swoich dzieł, ponieważ skoro nie ma autora, no to nie ma praw autorskich i bardzo wiele ludzi, wiele firm wykorzystuje jego sztukę na przykład i sprzedaje plakaty, torby, robi tapety, wiecie, na ściany w domach i on nie może nic z tym zrobić i z tego, jak kiedyś czytałam, to Banksy zatrudnił kilku jakichś wybitnych prawników, żeby pomogli mu coś z tym zrobić, ale myślę, że to nie jest łatwe. Nie znam się na prawie, więc się nie wypowiadam, ale mam super ciekawostkę, bo ja naprawdę czasami myślę, że jestem pani ciekawostka. Ale po to powstał ten podcast, żeby nie zamęczać moich przyjaciół, tylko tymi ciekawostkami o sztuce, ale też, żeby Was trochę pomęczyć. I pamiętam, że przeczytałam, że kiedyś Banksy, a raczej jego pracownicy, rozstawili taki stół, straganik gdzieś nad brzegiem rzeki właśnie ze sztuką Banksy'ego. No ale oczywiście jak my byśmy przeszli koło czegoś takiego, to byśmy myśleli, że to są podróby. I ludzie tam kupowali za dosłownie kilka funtów, jakieś plakaty, jakieś rysunki, kartki i okazało się potem, że to był performance Banksy'ego i to wszystko było oryginalne. I rozumiecie, mogłeś kupić, nie wiem, za 5 funtów jakiś plakat Banksy'ego, a potem sprzedać za, nie wiem, 500 tysięcy funtów. Piękne, bardzo mi się podoba taka zajawka Banksy'ego. On zawsze zresztą wymyśla bardzo niekonwencjonalne rzeczy. Już od samego początku, nawet jak nie miał pieniędzy, to to robił. Chociaż teraz na pewno jest mu dużo łatwiej. Kolejna okładka będzie dla The Beatles. Autorem jest Peter Blake, który jest artystą brytyjskim. I on zaprojektował właśnie okładkę do płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I jest to zdecydowanie znana płyta i zdecydowanie znana okładka, na której znajduje się bardzo dużo postaci. Jakby poza samymi Beatlesami znajduje się tam też Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando czy też Einstein. Wydaje mi się, że ten artysta też stworzył okładkę dla The Who, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc lecimy z kolejnym artystą, z fotografem, który jest moim ulubionym fotografem popkultury, David LaChapelle. I miałam też przyjemność być na jego wykładzie i na jego wernisażu w Polsce, w Starym Browarze i mogłam mu zadać pytanie. Nie wiem, czy Wam o tym opowiadałam, czy nie, ale opowiem jeszcze raz. Zadałam mu pytanie, jak to było współpracować z Andy Warholem i w ogóle jaki był Andy Warhol, dlatego że kilka osób mogło mu zadać pytanie, oczywiście ja się pierwsza wyrwałam i nie pamiętam, co on odpowiedział, bo byłam tak zestresowana, że na niego patrzę. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak bywa, mimo że ja się rzadko stresuję. Jeżeli kojarzycie Davida LaChapelle'a, no to wiecie, jaki ma fenomenalny styl. Te zdjęcia robią ogromne wrażenie i na tej wystawie, na której ja byłam, one były w ogromnym formacie, więc tym lepiej w ogóle do odczuwania tej jego sztuki. Słuchajcie, on stworzył zdjęcia, które zostały potem użyte do naprawdę wielkiej ilości okładek muzycznych. I ja Wam nie będę opisywała każdej okładki po kolei, ale opowiem Wam o artystach, którzy wykorzystali właśnie zdjęcia. Była to na przykład Mariah Carey, wybitna, Christina Aguilera kilkukrotnie,
Dolly Parton, Elton John, Gwen Stefani, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Lil Kim, Liza Minnelli, Madonna, Ricky Martin nawet, Whitney Houston. A z tych takich nowszych, które możecie kojarzyć, no to na przykład Doja Cat albo Travis Scott. Kolejny artysta to Salvador Dali, który stworzył okładkę dla komika, który wydał płytę, nazywa się Jackie Gleason. I to jest pierwszy raz, kiedy dotarłam do opisu, dlaczego on stworzył taką okładkę i co ona znaczy. Bo wreszcie nie było niczego takiego, dlatego czytam i cytuję mojego ulubieńca Salvadora Dalego. Pierwszym efektem jest udręka, przestrzeń i samotność. Po drugie, kruchość, skrzydeł motyla, rzucającego długie cienie późnego popołudnia, odbija się echem w krajobrazie. Pierwiastek kobiecy, odległy i wyizolowany, tworzy idealny trójkąt z instrumentem muzycznym i jego drugim echem, muszlą. No ja tutaj nie muszę nic dodawać, wszystko nam Salvador wyjaśnił. A na zakończenie tego podcastu opowiem Wam o wyjątkowej artystce, którą możecie kojarzyć. Jest to Marika Szwal. Tak, opowiem Wam o tym, że ja również zaprojektowałam okładkę do płyty. I ta płyta nazywa się 9 żyć, 7 życzeń autorstwa Rady Meneza. Rady Menez to mój znajomy od wielu lat. Jest to człowiek renesansu, którego ja uwielbiam. Ma tak niesamowitą energię. On robi tak niesamowite rzeczy w życiu, że kiedy ty przy nim jesteś, to po prostu chce ci się robić wszystko. I ty wiesz, że możesz zrobić wszystko i osiągnąć to, na co masz ochotę. On zresztą zawsze powtarza, że limity są tylko w naszych głowach, z czym się zgadzam. Ale nie wiem, czy macie takiego znajomego, ale Radek Menez, czyli Radek Błonkowski, możecie sobie wygooglować i posłuchać, to jest człowiek, który oficjalnie pobił rekord Guinnessa. Rozumiecie? To jest przesuper sprawa. Ponieważ Radek ustanowił rekord Guinnessa w 36 godzin rapowania, freestylowania bez przerwy. I Radek do tego się długo przygotowywał, bo najpierw chyba było 12 godzin, potem były 24, a dopiero te 36 godzin to był oficjalny rekord Guinnessa. I wiecie, to nie jest prosta sprawa, to jest też bardzo droga sprawa, żeby w ogóle ściągnąć ludzi, którzy potwierdzą, że tak, panie Radku, pan właśnie oficjalnie zaliczył rekord Guinnessa. Jestem niesamowicie dumna, ale wspominam o tym po pierwsze, że no, zrobiłam okładkę, ikonę na jego płytę, co jest niesamowite, bo właśnie tak spoglądam w stronę mojego kącika muzycznego, gdzie mam, wiecie, gramofon i wszystko tam do grania. I wszystkie płyty leżą na płasko, a ta jedna płyta, którą ja zaprojektowałam, stoi i dumnie, wiecie, wygląda, więc fajnie mieć coś takiego w kolekcji. Ale Radek to tak niesamowita osoba, że tak naprawdę dzięki niemu, a zaraz Wam opowiem. Ja po studiach oczywiście zaczęłam od razu pracę jako grafik, no bo ja też kończyłam studia, więc zawodu jestem grafikiem i pracowałam przez 2-3 lata. I w drugiej firmie, gdzie biuro mieliśmy w samym centrum Zielonej Góry, w takiej pięknej kamienicy, schodziłam sobie czasami na dół zapalić, wypić kawkę z moim współpracownikiem i patrzymy nagle, taka średnia pogoda, tam ktoś, jakiś typ stoi i rozkłada scenę, bo to było w takim zaułku. Ja mówię, Boże, cześć Rademenes, co tu robisz? Dobra, nie będę się zagłębiać, ale chodzi o to, że poszłam, przyniosłam mu kawę, żeby się ogrzał i zaczęliśmy rozmawiać. I temat zszedł na to, że strasznie mnie męczy bycie tym grafikiem, że to nie jest to, co ja bym chciała robić w życiu. I właśnie Rademenes jest trochę ojcem albo takim zapalnikiem tego, bo ja już od dawna chciałam otworzyć firmę, że ja stwierdziłam, że rzucam pracę i otwieram swoją pracownię sztuki i w sierpniu, czyli już zaraz, miną 2 lata, od kiedy oficjalnie prowadzę swoją własną firmę i pracownię sztuki. I z tego żyję. Jakby oczywiście nie jest to łatwe, no bo każdy, kto prowadzi swój biznes, to wie, że nie jest to łatwe. Plus już specyficzne takie jak sprzedawanie sztuki czy jakiegoś rękodzieła, no to jest hardcore totalny. Ale udało się. Dlatego zawsze jak myślę o Radku, to robi mi się tak ciepło, wiecie, że to trochę dzięki niemu i tej motywacji. Marika, kiedy jak nie teraz? I wiecie, zaczął mi opowiadać o swoich sukcesach, a ma ich dużo więcej niż wydanie płyty, super teledysków, czy właśnie pobicie rekordu Guinnessa, co jest hardcorem. Jeszcze tylko potrzebuję poznać kogoś, kto Nobla zdobędzie. To już będzie takie, wiecie, na checkliście. Dlatego też lubię się otaczać takimi ludźmi, którzy mnie zmotywują, zainspirują, wiecie, no
To jest najważniejsze chyba w życiu. Ale okej, kończymy już ten podcast o albumach i mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiem, że był chaotyczny, ale ja też jestem chaotyczna i w ogóle strasznie mnie podjarał ten temat, bo mogłam, wiecie, jakby wypowiedzieć dużo więcej myśli niż zazwyczaj, bo inne podcasty bardzo poważne, no to przygotowuję konkretny research i mam dużo notatek, a tutaj tylko sobie zaznaczałam nazwiska tych artystów. Ale mam do Was prośbę, żebyście mi napisali, czy to na Instagramie pod postem właśnie a propos podcastu, czy na YouTubie, w zależności gdzie słuchacie, jaki jest Wasz album wszechczasów. I nie mówię o okładce, tylko o muzyce. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Ja, moi drodzy, teraz biorę się za malowanie, bo nie ma nic przyjemniejszego niż malowanie, a Wam życzę miłego słuchania dalej. Także do usłyszenia już w następny czwartek. Pa!